blisko, bo Maciek robił krok do tyłu, gdy trafiał, a ja kroku do tyłu nie będę robił z Jęgojanem. Jak to wypadnie w praktyce, przekonamy się za moment. Jęgojan w ostatniej walce w ubiegłym roku pokonał Dawida Niekołajewa w Belgii. Nasza remeta, ostatnia walka wygrana to był 2019 rok i pojedynek z Oskarem Cortesem w Madison Square Garden w Nowym Jorku. I proszę Państwa, zaczynamy Arkadiusz Małek, sędzią ringowym tego pojedynku. Kategoria średnia, walka 10-rundowa. Moglibyśmy powiedzieć Herr Małek, bo widzimy, że flaga austriacka, czyli znowu są te różne komplikacje, prawda, z komisjami, ale to jest nasz Arkadiusz Małek, więc tego się trzymajmy. Sasza Jęgojan, 5 lat starszy od Szeremety, 2 centymetry wyższy, ale jeśli chodzi o ten background, o ten bagaż doświadczeń, chociażby amatorskich, to Szeremeta ma bez porównania większy. Stoczył prawie 200 walk. Że tak, że chce jeszcze 2-3 lata poboksować, a potem odejść z boksu, zająć się rodziną. No jest szczęśliwym ojcem, mężem i to będzie dla niego priorytet na resztę życia, ale chce wykorzystać maksymalnie jeszcze ten czas, który w pięściarstwie mu pozostał. Przestrzelił wyraźnie Jęgojan. Ale nie ma. Mocny prawy. Powiem krótko, Jęgojan na tej początkowej fazie wygląda słabiutko. No, popełnia bardzo bolesne błędy w obronie, ale pamiętajmy o jego walce z Sulenckim. Przecież Sulencki walił jak bęben, a Jęgojan stał jak gdyby nigdy nic. Mało zbity łuk brzuchowy. No musi bić teraz Kamil Szeremeta i po prostu szukać zwycięstwa przed czasem, bo jest poraniony, jest podmęczony Jęgojan. Ta krew zalewa mu oko, to utrudnia widoczność. Nie widzi po prostu ciosów momentami Szeremety. I znów kolejne lewe proste Szeremety. Nie przerywa, nie konsultuje z lekarzem Arkadiusz Marek, ależ teraz tutaj zaryzykował i uderzył takim no, niebezpiecznym również dla Szeremety i dla samego siebie również Jęgojan uderzeniem. Jest zdecydowana przewaga Szeremety w tym starciu. Ostatnie sekundy siódmej rundy zostały nisko pochylona głowa Jęgojana. No uwaga, bo tutaj jak ewidentnie widać, że chce walczyć, choć nie zawsze idą za tym odpowiednie argumenty. No wcześniej nie chciał, a być może mógł. Teraz może, a już nie będzie chciał. Musi zerwać tempo. Musi Kamil Szeremeta różnicować te swoje ataki. No, słyszymy te wskazówki, teraz zostały wykonane, a więc oczekiwał lewego sierpowego, szybkiego lewego sierpowego. Trener liczy, kto się doczekał, bo uderzył. Wiele rzeczy wyjaśnia. Ułatwia zdecydowanie zadanie Szeremeci. Jest wskazówka z polskiego narożnika. Zrób to jeszcze raz od Andrzeja Liczyka. Teraz świetnie, to było dobrze. Jęgojan też miał swoje momenty. Tak, widać wyraźnie, że Jęgojan jest naprawdę czasami całkowicie odkryty, a więc wydawać by się mogło, że wystarczy tylko strzelić jakimś mocnym prawym sierpem i będzie po wszystkim, ale tak nie jest. No co cios, to pięść Szeremety spotyka się z głową Jęgojana. No, tak jakby stanął na moment Jęgojan po tym ciosie na korpus. No, teraz Marywala przejna
kolejny prawy, jeszcze jeden. To jest właśnie ten moment, 50 sekund do zakończenia dziewiątego starcia. Jest wyraźnie Yen-Gojan zmęczony, jest podłączony, ale wiemy, jak to było w jego przypadku. On chwilę później potrafi się zregenerować. Ale lepiej nie dać mu tej okazji właśnie na regenerację, tylko już pracować do samego końca tej dziewiątej rundy. No ale Szeremety też nie było już stać na to, żeby wydłużyć tę kombinację. Żeby... Brat Luke McCormack. Tak, troszeczkę jest... mniej sukcesów, ale brat bliźniak troszkę młodszy o kilkadziesiąt minut. Czyli jeszcze ma chwilę, żeby dogonić starszego. Dziesiąta, ostatnia runda, finałowe starcie Kamila Szeremety z Saszą Yen-Gojanem. No jeszcze wystrzeli na pewno Yen-Gojan takimi szrapnelami w tym ostatnim dziesiątym starciu. Długo lecą te ciosy, a więc jest szansa, by się przygotować. Chciałby Szeremeta tutaj ładną postawić kropkę na dół, a więc ruszy prawdopodobnie w tych ostatnich minutach pojedynku, by być tym pierwszym, który znokautuje Saszę Yen-Gojana. Czy to mu się uda? Nie jesteśmy w stanie teraz odpowiedzieć na to pytanie. No dwie minuty, proszę Państwa, niespełna do zakończenia walki. Musisz chyba po walce pójść do szatni, zobaczyć, jak wyglądają pięści po zdjęciu rękawic Szeremety. No, czy będzie podobnie jak w przypadku Maćka Suleńskiego, tego nie wiem. Oddycha, reguluje oddech Kamil i kontynuuje. No ale widać, że można się zmęczyć od takiego bicia. To trochę zajęcie na worku, brzydko powiem. No ale tak to trochę wygląda momentami. Teraz jeszcze stróżka krwi po nosie spłynęła. Szuka ciosów na korpus Szeremeta. Lewy sierpowy, no, teraz prawy jest na szczękę. Prawy. Jak on to wszystko wytrzymuje? No trudno powiedzieć. O jest, opływa chłop niesamowicie. Musi Szeremeta sędzia... poszukać. Koniec. Wreszcie, tak pa... Koniec. Chciałem powiedzieć, kiedy sędzia Małek się zdecyduje na to, żeby to przerwać. No bicie było naprawdę jak pasa z pewną częścią ciała, brzydko powiem. Sędzia Małek jest wytrzymały, potrafi długo wytrzymać takie sytuacje. Sam pracował na Wyspach wiele lat, więc ta twardość też z tego wynika. Na razie na sędzia Arkadiusz Małek przerywa tę walkę w pierwszej minucie i 57 sekundzie rundy 10. Walkę, którą przez TKO wygrywa Kamil Szeremeta! Zdaje się pytać Szeremeta Yen-Gojana, dlaczego ty tak długo stałeś i jak ty to robisz, że tyle ciosów przyjmujesz i w dalszym ciągu utrzymujesz pozycję bokserską. No duże wyrazy szacunku Kamila Szeremety kierowane do Yen-Gojana za tą nieludzką wprost wytrzymałość. 22 wygrana Kamila, to co powiedziałeś wcześniej, 6 wygrana przed czasem. No, kropla drąży skałę, bo Szeremeta nie jest obdarzony mocnym ciosem i musiał po prostu długo rzeźbić w tej skale właśnie, by ostatecznie doprowadzić do tego, o czym marzył. 37-letni Sasza Yen-Gojan przegrywa po raz 9 w zawodowej karierze, po raz pierwszy przed czasem przy 45 zwycięstwach. Marszałkowski województwa po raz pierwszy tej gali niestety by nie było. O tutaj panowie, o tutaj, Podlaskie. No czasem tak to bywa, że pierwsza porażka przez knockout w karierze takich twardych journeymanów jest...